Mamy się dzisiaj zajmować Eucharystią i znaczeniem Eucharystii w życiu chrześcijanina. Najpierw zaczniemy, bo to jest najważniejsze od samej etymologii. Słowo greckie eucharisteo znaczy dziękować. Eucharystia to jest po prostu dziękczynienie. Do dzisiaj w Grecji, w języku nowogreckim, jak ktoś dziękuje, to mówi Eucharisto, czyli to słowo zachowało się do dzisiaj. I ono pojawia się w Ewangelii, w kontekście właśnie wydarzenia, które miało miejsce w noc paschalną i które jest opisane w tekście Mateusza w 26 rozdziale i 26 wierszu i w paralelnych tekstach Marka, Łukasza oraz w pierwszym liście do Koryntian, które mówią, że podczas uczty paschalnej Starego Testamentu Pan Jezus nagle zmienił porządek tego nabożeństwa. Najpierw krótko, co to jest owa uczta paschalna? Otóż to jest nabożeństwo, ale nabożeństwo sprawowane w domu przez głowę rodziny. To nie jest takie nabożeństwo, że trzeba było iść do świątyni jerozolimskiej czy do synagogi, nie. Raz w roku jest taka sytuacja w judaizmie do dzisiaj, że nabożeństwo najważniejsze odbywa się w domu i przewodniczy głowa rodziny. To jest dla nas trudno do zrozumienia, bo żyjemy w innej kulturze i w innej cywilizacji, ale to nabożeństwo jest równocześnie ucztą, jest wieczerzą, w czasie której obowiązuje ściśle określony porządek. I ten porządek jest przestrzegany do dzisiaj, także wiemy dokładnie, jak to wyglądało. Ewangelia i apostoł Paweł ograniczają się do tego, co najważniejsze. Po prostu ten tekst znamy, słyszymy go przecież w cerkwi w każdą niedzielę, że wziął chleb, dzięki składał, błogosławił, łamał. To jest opis tego, co się dokonuje w trakcie wieczerzy paschalnej. Ale łamał i powiedział. I tutaj się zaczyna różnica. I do dzisiaj nie wiemy i nigdy nie będziemy wiedzieli, na czym polegało to błogosławieństwo. Czy było to błogosławieństwo takie, jakie odmawia każdy ojciec rodziny? Błogosławiony jesteś Ty, Panie Boże, nasz Królu Izraela, który z owocu pszenicy wytaczasz nam żywność. Czy było inne błogosławieństwo? Ale obojętnie, jakie było błogosławieństwo, po nim padły słowa, które całkowicie zmieniły sens uczty paschalnej. Mianowicie padły słowa, że to jest moje ciało. Tego nie ma w rytuale paschalnym. Uczta paschalna równocześnie wiąże to wydarzenie z tym, co niosła cała ta uczta dla Starego Testamentu. Słowo pascha greckie oznacza to samo, co słowo hebrajskie, które jest tutaj punktem wyjścia. Pesach i pascha oznacza przejście. Chodziło o przejście z ziemi Egiptu do ziemi obiecanej, do ziemi Izraela. Ale chodzi tutaj też o przejście przez Morze Czerwone, o przejście z niewoli do wolności. To jest cała wielka symbolika. I uczta zaczyna się od takiego pytania, które jest przywilejem najmłodszego chłopca. Najmłodszy chłopiec zadaje pytanie, czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy. I tutaj się wygłasza taką hagadę, czyli pouczenie, które mówi o wyjściu z Egiptu, o odrzuceniu niewoli, o tym całym wielkim wydarzeniu. I na tą całą symbolikę Starego Testamentowego wyjścia Pan Jezus nałożył teraz symbolikę paschy jako przejścia ze śmierci do życia. Ponieważ wyraźnie powiedział, że jest to Jego ciało, które jest łamane. I powiedział te słowa przed męką. To się nazywa w języku teologicznym antycypacją, czyli uprzedzeniem. I tak samo powiedział przy kielichu z winem, że to jest jego krew, która jest wylewana za grzechy świata. Tutaj chodzi o użycie słowa, które mówi o czynności arcykapłana, który raz w roku wchodził w świątynię jerozolimskiej do świętego świętych i kropił wodą zwierząt ofiarnych. To się nazywało wylaniem krwi. Pan Jezus odniósł całą tę symbolikę równocześnie do ofiary, która jest składana w świątyni jerozolimskiej, ponieważ świątynia jerozolimska była jedyna.
Judaizm w czasach Pana Jezusa, bo to się radykalnie zmieniło w 70 roku, kiedy świątynia została zburzona i nigdy już nie została odbudowana, ale do 70 roku całe życie toczyło się wokół świątyni i najistotniejszym elementem było składanie ofiar, ofiar krwawych przede wszystkim, bo były też ofiary bezkrwawe z plonów ziemi na przykład składano w święto Pięćdziesiątnicy ofiarę z pierwszych plonów ziemi, z jęczmienia. Ale to było rzadkie. Na ogół codziennie, rano i wieczorem była obowiązkowa ofiara za Izrael i w ciągu dnia od wschodu do zachodu słońca składano ofiary. Ponieważ ofiara była równocześnie wybawieniem od grzechu. Nie było innej możliwości. Jak ktoś zgrzeszył, to nabywał zwierzę ofiarne i składano to zwierzę w ofierze. I na tą funkcję Pana Jezusa zwrócił już uwagę święty Jan Chrzciciel, kiedy wskazał Pana Jezusa swoim uczniom nad Jordanem i powiedział: oto baranek Boży, który bierze grzech świata. Baranek Boży jest najczęściej używanym, jeśli można tak powiedzieć nieładnie, zwierzęciem ofiarnym. To głównie były składane baranki, a zwłaszcza były składane na Paschę. Na Paschę składano tysiące baranków, ponieważ każda rodzina miała jednego baranka, którego trzeba było spożyć. To jest dokładne powtórzenie uczty, która była sprawowana 14 dnia miesiąca Nizan w noc pełni księżyca wiosennej, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. I Pan Jezus zmienia całą symbolikę, całe znaczenie tej uczty, która odtąd staje się Paschą Nowego Testamentu. I ta Pascha, podobnie jak Pascha Starego Testamentu, bazuje na pamięci. W Starym Testamencie obowiązywała zasada, że gdy Izrael wspomina Paschę, to tak jakby wychodził dzisiaj z Egiptu. Mianowicie słowa Pana Jezusa przekraczają czas. Tam jest powiedziane wyraźnie: to czyńcie na moją pamiątkę, ilekroć będziecie to czynić. Te słowa mają moc nad czasem w tym sensie, że w każdym miejscu mogą być wypowiedziane z całą skutecznością cudu. Równocześnie jest to wspomnienie. W czasie liturgii jest to bardzo wyraźne. Po tym, kiedy wygłaszane są tak zwane słowa ustanowienia, to jest ciało, to jest krew, przed znanymi wszystkim nam słowami tutaj Twoja od Twoich, jest modlitwa, w której mówimy, że pamiętając o tym wszystkim, co się dla nas wydarzyło, o krzyżu, o pobycie, o zmartwychwstaniu i o budzącym grozę powtórnym Twoim przyjściu, to, co Twoje Tobie przynosimy. Te słowa pamiętając odnoszą to do pamięci, ponieważ wierzymy, że w Bogu wszystko jest zapamiętane. Dlatego też na nabożeństwach żałobnych śpiewa się o wiecznej pamięci. Bóg pamięta. I Bóg myśli nie tak jak my w sposób abstrakcyjny. Bóg myśli rzeczami. To, o czym myśli, to się staje. I dlatego odnosimy te wydarzenia do wiecznej pamięci, a tym samym uczestniczymy w wydarzeniach wiecznych. Eucharystia ma tutaj bardzo istotny związek, jedyny, główny właśnie z Paschą Starego Testamentu, ale też z Paschą jako śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Spożywamy, przyjmujemy w Eucharystii element, który nosi na sobie piętno zmartwychwstania, ponieważ po zmartwychwstaniu Chrystusa nie jest to już zwykłe ciało, jest to ciało przemienione. Chrystusa, ciało, które nie ma ograniczeń związanych z czasoprzestrzenią. Przypomnijmy sobie opisy biblijne, stanął przed nimi przy drzwiach zamkniętych. To jest zupełnie inna rzeczywistość i ta rzeczywistość przemienionego ciała jest obecna w Eucharystii. Równocześnie każda Eucharystia jest ofiarą, ale jest taką szczególną ofiarą, która uczestniczy w jedynej ofierze Chrystusa na krzyżu. Bo jest Pan Jezus, jak napisał święty apostoł Paweł, raz jeden umarł za wszystkich. I w tym jednorazowym wydarzeniu zbawczym uczestniczymy, będąc na każdej Eucharystii. Eucharystia przez to, że odnosi nas
do męki i zmartwychwstania, wyraźnie, to jest ciało łamane i krew wylewana, odnosi nas równocześnie do ofiary. Eucharystia jest ofiarą za cały świat. Ojcowie Kościoła, a zwłaszcza święty Maksym Wyznawca, zwracali uwagę na taki szczególny wymiar Eucharystii, który ma charakter kosmiczny, że w Eucharystii zawarte jest wszystko, całe dzieje ludzkości, mało tego, dzieje kosmosu. Wszystko jest zawarte w tym jednym, co odnosi i odsyła nas do Jezusa Chrystusa, jedynego naszego Zbawiciela. Prawosławie kładzie poza tym szczególny nacisk jeszcze na jeden element, który jest bardzo ważny w Eucharystii, który nazywa się z języka greckiego epiklezum, epikaleo po grecku, to znaczy wzywam, przyzywam, i jest to przyzywanie Ducha Świętego, nastąpienie. Mianowicie po tym ofiarowaniu Bogu tego, co jest od Niego, bo mówimy to, co Twoje, od Twoich Tobie ofiarujemy, odmawiana jest modlitwa, w której Kościół cały, obecny, wszyscy w cerkwi proszą o to, żeby Duch Święty zstąpił, bo to jest szczególna rola kapłana, który działa w imieniu wszystkich. Zawsze kapłan, z wyjątkiem kilku wypadków w modlitwach, te odmawia modlitwy w liczbie mnogiej. I tutaj jest to samo. Jeszcze przynosimy Tobie i prosimy, i błagamy, i modlimy się. Ześlij Ducha Świętego na nas, na wszystkich obecnych i na te przedłożone tutaj dary. Chodzi o to, że w momencie Eucharystii Kościół, Cerkiew okazuje się w całej swojej pełni. Okazuje się w pełni dlatego, że apostoł Paweł napisał wyraźnie, że jesteśmy ciałem Chrystusa. Na tym polega istota. To jest ciało, które oczywiście my stanowimy, ale co jest ważne, że stanowimy to jako ludzie ułomni, grzeszni, słabi, ponieważ Pan Jezus wziął na siebie grzech nas wszystkich, i przez udział w Eucharystii odnawiamy się. Eucharystia jest dlatego nazywana przez ojców lekarstwem nieśmiertelności. Mówi się, że przychodzimy jakbyśmy przychodzili do lekarza. Nawet raz w liturgii mówi się o Panu Jezusie, że jest lekarzem dusz i ciał naszych. Eucharystia jest traktowana przez ojców jako właśnie takie lekarstwo na nieśmiertelność. Epikleza słowom wypowiedzianym przez Chrystusa Pana w wieczerniku Syjonu nadaje całą pełnię cudu. Cudu eucharystycznego, który jest cudem niewytłumaczalnym w granicach tego świata. Bo to jest przemiana, przy której jest ciągle ten sam chleb i to samo wino. To nie jest tak jak w Kanie Galilejskiej, że nagle woda stała się winem. Nie. Ale wierzymy, że Chrystus jest w tym głęboko obecnym. Eucharystia jest najważniejszym z sakramentów. Jak się uczymy katechizmu, to wymieniamy chrzest, bierzmowanie, prawda? I to jest wymienianie w kolejności przyjmowania sakramentów. Ale sakramenty istnieją po to, by można było uczestniczyć bądź sprawować Eucharystię. Chrzest i bierzmowanie jest w ogóle po to, by wstąpić do cerkwi i uczestniczyć w Eucharystii. Pokuta jest po to, żeby po grzechu wrócić do uczestnictwa w Eucharystii. Kapłaństwo jest po to, żeby sprawować Eucharystię. Małżeństwo to jest nowa sytuacja człowieka, w której on przystępuje do Eucharystii. I nawet tak zwany sakrament chorych, namaszczenie olejem, modlitwa jest, żeby nie ustał udział tego człowieka w Eucharystii, jeżeli taka jest wola Boża. Czyli Eucharystia jest, jak nazywali to ojcowie od początku, sakramentem sakramentów, najważniejszym. Tutaj mamy pewną różnicę terminologiczną, bardzo istotną, między wschodem i zachodem. Mianowicie na zachodzie używa się słowa sakrament, łacińskiego sacramentum. To słowo sakrament pochodzi od sacer, od czegoś świętego. Natomiast w cerkwi używa się greckiego słowa mysterion, które jest tłumaczone na język słowiański jako taństwo, jako coś tajemnego, czego się nie da wyjaśnić w kategoriach rozumowych. Znaczy wschód kładzie nacisk na pewną tajemnicę związaną z wszystkimi sakramentami, które nie dają się wytłumaczyć w sposób racjonalny. Do końca. Oczywiście my możemy próbować tłumaczyć, ale zawsze pozostaje tajemnica, ponieważ Bóg
jest tajemnicą. I na tym polega pewna różnica tutaj w podejściu między Wschodem i Zachodem. Eucharystia stanowi szczyt uczestnictwa człowieka w życiu swojej organizacji duchowej, duchowo-materialnej, jaką jest cerkiew. Innej możliwości uczestniczenia w chrześcijaństwie nie ma, jak poprzez udział w Eucharystii. I tutaj nastąpiła bardzo istotna zmiana w historii. Mianowicie w okresie prześladowań, ten okres trwał, jak wiemy, do 313 roku, kiedy Konstantyn Wielki wydał w Mediolanie edykt tolerancyjny. Wszyscy obecni, i na to mamy świadectwa zapisane w tamtych czasach, wszyscy obecni uczestniczyli aktywnie w Eucharystii, to znaczy przystępowali do Eucharystii. Uważano to, że to jest największe, co może chrześcijanina spotkać, to jest właśnie udział w Eucharystii. Do Eucharystii to nie było tak łatwo z kolei, ponieważ najpierw trzeba było przyjąć chrzest. I do chrztu przygotowywano człowieka przez 3 lata. 3 lata trwał okres katechumenatu. Lepsza sytuacja była dzieci urodzonych już w rodzinach chrześcijańskich, ale dorośli musieli przejść przez 3-letni katechumenat, zdać egzamin, w Wielki Piątek podpisać symbol wiary i w noc paschalną zostać ochrzczonymi, bierzmowanymi, czyli mieropomazanie, i przystąpić do Eucharystii. To wszystko było w jedną noc. Przypomnijmy sobie, że obecnie mamy dość podobną sytuację przy chrzcie, bo jest chrzest z bierzmowaniem i w najbliższą niedzielę lub jeśli chrzest jest w niedzielę, od razu w niedzielę niemowlę przystępuje do Eucharystii. To jest pozostałość tamtych czasów. Ale to nie było wcale takie proste. Wymagało to wielkiego wysiłku ze strony człowieka. I można powiedzieć, że jakość chrześcijan strasznie zaczęła upadać po 313 roku. Bo z jednej strony było wielkie wydarzenie, wreszcie jest wolność, możemy spokojnie wyznawać wiarę, nikt nas nie prześladuje, ale z drugiej strony napłynęły całe rzesze, których trzeba było dość szybko katechizować. Bo nagle było bardzo dobrze być chrześcijaninem. O ile przedtem było to niebezpieczne dla życia i zdrowia, ponieważ groziło nawet śmiercią, o tyle teraz nagle chrześcijaństwo staje się religią tolerowaną, potem bardzo szybko równorzędną z pogańską i od Justyniana Wielkiego jedyną religią państwową w cesarstwie. Więc dobrze jest zostać chrześcijaninem. Jaka była w ogóle sytuacja, bo to wiele wyjaśni. W 313 roku, kiedy Konstantyn zdecydował się wreszcie rozwiązać ten problem, który nękał imperium, trzeba pamiętać, że jeszcze 303-305 były straszne prześladowania Dioklecjana. Oczywiście wtedy nie prowadzono statystyk, żaden główny urząd statystyczny nie funkcjonował. Mniej więcej wiedziano, ile jest ludności w cesarstwie, bo były spisy. Ale te spisy są też nie do końca pewne, ponieważ nie spisywano niewolników i dzieci. Wobec tego no wiemy, ile było dorosłej ludności cesarstwa. Ale nie było rubryki wyznanie, wobec tego nie bardzo wiadomo. Ale na podstawie danych, które pisano z raportów z prowincji, które otrzymywał cesarz i one się zachowały w dość dużym stopniu, wiemy, że mniej więcej w 313 roku od 40 do 50% mieszkańców państwa wyznawało chrześcijaństwo. Ale była ta grupa, no 60-50% pogan, którzy nagle, często z przyczyn bardzo takich, nazwijmy to, komercyjnych, chcieli zostać chrześcijanami, bo to było dobrze widziane. I katechumenat ulegał coraz większemu skróceniu, aż w końcu trwał 40 dni. Czyli w Wielki Post tylko. I wtedy się pojawił problem. O ile do 313 roku wszyscy obecni na nabożeństwie byli świadomymi chrześcijanami, wiedzieli po co przyszli i że trzeba przystąpić do Eucharystii, po tym roku zaczyna się masowe odejście, a właściwie masowe nieprzystępowanie do Eucharystii tych, którzy zostali ochrzczeni, ale dusze mieli, no nie ukrywajmy, dalej pogańskie. I nie bardzo mieli chęć przestrzegać zasad, zwłaszcza moralności chrześcijańskiej. Warto poczytać kanony dyscyplinarne Kościoła pierwszych 4 wieków, jeszcze do 7
żeby się przekonać, jak to wyglądało, jakie trzeba było sankcje stosować, żeby w ogóle jakiś wymusić na tych ludziach jakiś poziom chrześcijańskiej moralności. I wtedy zaczęły się nagle konieczne nakazy. Sobory i synody nakazują. Najpierw nakazują bardzo surowo, że jeżeli ktoś przez 4 kolejne niedziele nie przystąpi do Eucharystii, nie może być w ogóle uważany za chrześcijanina. Przez 4 kolejne niedziele. Ale okazało się, że takich, co przez 4 kolejne niedziele, to jest bardzo dużo. I w końcu pojawiła się zasada, że jeżeli 4 razy w roku, podczas 4 postów, dlatego stworzono specjalnie jeszcze 2 posty, bo najstarsze posty to jest post Wielki Post i post przed Bożym Narodzeniem, tak zwany post apostoła Filipa, Filipow post, prawda? Jeszcze 2, żeby zmusić 4 razy do roku. No, to też miało różne efekty. W każdym razie ostatni szczebel upadku to jest taki, że jeśli raz w roku ktoś nie przystąpi, to grzeszy ciężko i właściwie przestaje być chrześcijaninem. I z jednej strony ten akt spowodował Konstantyna, wolność, rozwój szkół teologicznych, budownictwo, no wielkie są, ale z drugiej strony spowodował straszny upadek, jeżeli chodzi o świadomość chrześcijańską. Ojcowie załamywali ręce, wielkie listy w ogóle, wygłaszali mowy, pisali listy, żeby przekonać, czym jest Eucharystia. I teraz spróbujemy sobie właśnie na to pytanie odpowiedzieć. Bo wiemy już, że się dokonało masowe odejście i trzeba było ludzi wręcz zapędzać, żeby oni przystąpili do Eucharystii. Ale na czym to polega? Otóż Pan Jezus powiedział wyraźnie, ustanawiając ten sakrament, a nawet wcześniej jest taka u świętego Jana Apostoła i Ewangelisty mowa zwana mową eucharystyczną Pana Jezusa, w której Pan Jezus mówi o sobie, że jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. I mówi wyraźnie, że kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne. I to jest podstawowy element, jaki wiąże się z Eucharystią. To jest życie wieczne dla chrześcijanina. I ustanawiając Eucharystię, powiedział wyraźnie, to czyńcie na moją pamiątkę, ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie ten kielich, głosicie moją śmierć i moje zmartwychwstanie. Eucharystia jest udziałem w życiu samego Chrystusa. Dlatego jeżeli chrześcijanin odsuwa się i odcina od Eucharystii, odcina się od źródła życia. Pan Jezus pozostawił nam taką szczególną możliwość, która właściwie nie istniała ani w Starym Testamencie, ani nie istniała w żadnych innych religiach, kiedy trzeba wykonywać jakieś szczególne czynności, które powodują, że człowiek tam odzyskuje czystość etyczną i tak dalej. Pozostawił nam możliwość bezpośredniego kontaktu z sobą samym. Dla niektórych ludzi, nawet dla chrześcijan, jest rzeczą zdumiewającą, że to jest no takie proste. Chleb i wino. Im się wydawało, że to powinno być coś absolutnie rewelacyjnego, coś nietypowego, a to tak prosto. Chleb i wino. Otóż Pan Jezus, stając się człowiekiem, przyjął ludzką naturę w całej pełni, jak mówi Pismo Święte, z jednym wyjątkiem. Z wyjątkiem grzechu. I dlatego zawsze w sobotę na nabożeństwie wieczornym słyszymy, że mamy się przyjść i pokłonić jedynemu bezgrzesznemu. To On jest tylko jedyny bezgrzeszny, dlatego że Jego ciało jest ciałem bezgrzesznym. Uczestnicząc w ciele Chrystusa, uczestniczymy w bezgrzeszności ciała człowieka, które zostało takim stworzone przez Boga na początku. Chrześcijaństwo ma bardzo silne poczucie zła i grzechu. Bardzo silne. Ma świadomość, że cała natura, cała przyroda jest skażona, można tak powiedzieć lekarsko, prawda, przez zło, które uczynił człowiek. Że ideał był zupełnie inny i że Chrystus Pan, przychodząc, odradza Adama tego sprzed upadku. Dlatego jest nazywany nowym albo drugim Adamem. Jego ciało jest tak samo bezgrzeszne jak naszych prarodziców
przed upadkiem. I dlatego uczestnicząc w tym ciele, uczestniczymy w ciele, które jest po pierwsze bezgrzeszne, po drugie jest ciałem przemienionym, ponieważ Chrystus zmartwychwstały ma już inne ciało niż my. I dał temu przedsmak apostołom na górze Tabor w momencie przemienienia. Mamy dokładny opis, że jego oblicze stało się jak słońce, a szaty białe jak śnieg. I to jest opis czegoś, czego oni byli potem świadkami już po zmartwychwstaniu. Ciało Chrystusa Pana jest ciałem przemienionym, ale równocześnie ciągle jest ciałem wcielonego Syna Bożego. To znaczy to, co się dokonało we wcieleniu Chrystusa, kiedy mówimy, że On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem i powtarzamy to każdorazowo, kiedy odmawiamy wyznanie wiary, który wcielił się z Marii Dziewicy i z Ducha Świętego i stał się człowiekiem. To ten stan, stał się człowiekiem, to nie jest tylko w czasie ziemskiego życia. To jest stan, który trwa bez przerwy. Pan Jezus jest ciągle Bogiem i człowiekiem. I oto toczyły się, oto określenie właśnie, toczyły się wielkie walki wręcz w chrześcijaństwie. Ponieważ Pan Jezus usłyszał te słowa jako niemowlę z ust Symeona, że On będzie znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I ciągle w historii mamy takie usiłowanie jakby marginalizacji dzieła Chrystusa, że przede wszystkim walki z Bogiem osobowym. Bo chrześcijaństwo mówi wyraźnie, że Bóg jest jeden w trzech osobach i że ten charakter osobowy ma ogromne znaczenie, bo przez to każdy z nas jest osobą. Najpierw zdefiniowano trzy osoby boskie, a dopiero potem zdefiniowano, że człowiek jest osobą stworzoną na wzór osoby samego Boga. Dlatego uczestnicząc w Eucharystii, my uczestniczymy w życiu samego Chrystusa. Nie tylko w życiu, uczestniczymy w samym Jezusie Chrystusie, który wybrał taką właśnie formę, która jest dla każdego do przyjęcia. Chleb i wino to jest coś, zwłaszcza w kulturze śródziemnomorskiej. No przecież wino to jest napój codzienny w tej kulturze, prawda? U nas to tak, no tylko że to się rozcieńcza z wodą i to w dużej proporcji na rzecz wody, proszę pamiętać. Tam się trochę inaczej to używa. Ale to jest napój, taki byśmy powiedzieli, codzienny posiłek, chleb. Ponieważ chce dla nas być, tak jak chleb jest nam potrzebny dla życia, tak samo chce być potrzebny nam do życia duchowego. Tajemnica wcielenia Chrystusa oznacza, że efektem tego wcielenia będzie śmierć i zmartwychwstanie, ale w dalszej konsekwencji będzie obecność Chrystusa w tym świecie, ponieważ Pan Jezus jest obecny z nami i powiedział to bardzo wyraźnie, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w moje imię, ja tam jestem. Święty Paweł mówi wyraźnie, że gdy się zgromadzicie, tam z wami jest Chrystus. Święty Justyn, męczennik i filozof, kładzie w apologii na to ogromny nacisk, że my się gromadzimy i Chrystus przychodzi do nas. Przychodzi w postaci właśnie eucharystycznej. Eucharystia jest okazaniem Kościoła, Cerkwi w całej pełni. To jest jedyne miejsce, kiedy jest pełnia nas jako ciała Chrystusa. My, stanowiący ciało Chrystusa, jesteśmy obecni i przyjmujemy ciało Chrystusa. Jednoczymy się z Chrystusem. Chrystus jest obecny wśród nas i to jest bardzo widoczne w czasie liturgii sprawowanej przez biskupa. Otóż oznaką władzy biskupa nie jest wcale ani panagia, ani tam jakieś szatki. Oznaką szaty biskupa w czasie liturgii jest omoforion. To, co biskup zakłada. I wszyscy, którzy byli kiedyś na dziesiątą tutaj, to wiedzą, że najpierw biskup wygłasza słowa ustanowienia, potem jest podniesienie darów, jest epikleza i po epiklezie biskup zdejmuje omoforion. Niektórzy mówią, dlaczego jakieś takie raz zakłada, raz zdejmuje. To nie jest takie pozbawione sensu.
Mianowicie w obliczu obecności Chrystusa w Eucharystii biskup jakby rezygnował ze swojej władzy. Bo w obecności Chrystusa władza biskupa jest władzą udzielną, prawda? W tym jest głęboki sens, że Chrystus jest jedynym Panem. I to właśnie zdjęcie omofrionu o tym świadczy. To jest widoczne bardzo w słowach świętego Pawła, że Chrystus jeden, ten sam, wczoraj, dziś, na wieki. I Eucharystia, która dokonuje się w pewnym akcie zwanym na wschodzie liturgią. Liturgia to jest wspólne dzieło. To jest słowo użyte już w przekładzie Septuaginty Starego Testamentu na język grecki. Mniej więcej w drugim, być może już w końcu III wieku przed Chrystusem, kiedy w Aleksandrii przetłumaczono Stary Testament na grecki, tam wszędzie, gdzie ustępuje słowo kachalna, oznaczenie zgromadzenia liturgicznego Starego Testamentu, tłumacze użyli tam słowa liturgia. Liturgia jest zgromadzeniem ludu Bożego. To jest taki termin, który oznacza tylko takie zgromadzenie. Na przykład zebranie filatelistów nie można określić tym słowem w żadnym wypadku w języku greckim. To jest ściśle czynność o charakterze sakralnym. Jest to zgromadzenie ludu przede wszystkim, bo tam słowo pierwsze to jest, pochodzi od ludu, to jest czyn ludu, a ludem Bożym są wszyscy. Przypomnijmy sobie początek Dziejów Apostolskich, kiedy jest mowa, że wy jesteście narodem wybranym, ludem świętym, królewskim kapłaństwem. I uczestnicząc w Eucharystii właśnie realizujemy swoje królewskie kapłaństwo, swoją, to, że jesteśmy my ludem wybranym i narodem świętym. Eucharystia równocześnie oznacza także odpuszczenie grzechów, ponieważ nasza struktura psychiczna człowieka jest taka, że właściwie my bez przerwy coś tam, jakieś myśli nas nachodzą, prawda? Nie ma co się tutaj ukrywać, tak to wygląda, prawda? Jakieś myśli złe nas nachodzą, tam wpadamy w złość, coś nas denerwuje i nawet po spowiedzi może być taka sytuacja, że ktoś nam nadepnie na odcisk, prawda? I mamy ochotę mu coś tam powiedzieć, prawda? I dlatego słyszymy te słowa, kiedy przyjmujemy, że w odstawienie grzechów i w żyzń wieczną. To jest istota, że przyjmujemy, aby nasze grzechy zostały, te wszystkie, które zapomnieliśmy, które popełniliśmy między spowiedzią, zostały odpuszczone, ale ten drugi element jest bardzo ważny i w żyzń wieczną. Przyjmujemy to, żeby być uczestnikami życia wiecznego. Każdy, kto uczestniczy w Eucharystii, staje się uczestnikiem życia wiecznego. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus jako Bóg jest wieczny. Bóg jest wieczny i to słyszymy też bez przerwy o tym, kiedy mówimy bieznaczalna mu Ojcu, prawda? Ojcu, który nie ma początku, czyli jest wieczny. W języku polskim jest używane na to słowo przedwieczny, czyli ten, który jest przed wszystkimi czasami, wiekami, przed całym stworzeniem. Uczestnicząc w wieczności Chrystusa, sami stajemy się uczestnikami życia wiecznego. Na to ogromny nacisk kładł taki ojciec bizantyjski, późno bizantyjski, święty Mikołaj Kabazilas, który mówił, że są tacy nieszczęśliwi chrześcijanie, którym się wydaje, że życie wieczne zaczyna się gdzieś tam już nie, nawet nie po śmierci, a dopiero gdzieś po przyjściu Chrystusa, po sądzie. On mówi, życie wieczne powinno się dla chrześcijanina zaczynać tutaj. On powinien mieć świadomość, że uczestnicząc w Eucharystii, uczestniczy już w życiu wiecznym. I napisał takie dzieło wielkie, dwutomowe, które niestety nie jest przetłumaczone na język polski. Życie w Chrystusie. Później święty Jan Kronstadtski zmienił to, parafrazował na moje życie w Chrystusie. I właśnie Eucharystia jest takim początkiem udziału naszego we wieczności. Chrześcijanin ma taką jedyną ścieżkę, jeśli można tak powiedzieć, uczestniczenia w życiu samego Boga. To są sakramenty. Wszystkie sakramenty jako czynności święte prowadzą do Boga, ale w sposób szczególny i niepowtarzalny dotyczy to sakramentu sakramentów, czyli Eucharystii. I teraz mówimy o święcie Paschy, że to jest święto świąt i uroczystość wszystkich uroczystości.
I każda Eucharystia, zwłaszcza niedzielna, jest małą Paschą. Święto niedziela to jest święto. Po polsku słowo niedziela pochodzi od starosłowiańskiego, że się nie robi w tym dniu, nic się nie dzieła w tym dniu. Natomiast nazwy, które są w innych językach, zwłaszcza w rosyjskim, Woskresienie, mówią wyraźnie, że to jest dzień zmartwychwstania. Ojcowie mówią o niedzieli mała Pascha. W Grecji nazywa się to Kyriaki Imera, dzień pański. I to ma to samo znaczenie, co zmartwychwstanie, ponieważ ojcowie dniem pańskim nazywają właśnie zmartwychwstanie. Niedziela jest świętem przez to, że każda uroczystość niedzielna z uczestniczeniem tej małej Paschy niedzielnej, w tej jednej Pascha, która ma miejsce, no będzie miała za 3 tygodnie, prawda, u nas. Ta święto Paschy rozprzestrzenia się na wszystkie niedziele roku, ponieważ słowa Chrystusa mają moc przekraczania czasu. One dotyczą wszystkich czasów i wszystkich miejsc, ponieważ dla Boga nie ma żadnych ograniczeń. I dlatego Pan Jezus powiedział, że gdzie 2 lub 3 się gromadzi, tam ja jestem z nimi. Ponieważ Boga nasze ograniczenia związane z czasem i przestrzenią nie dotyczą. Stąd też Eucharystia powinna być dla każdego chrześcijanina i udział w tej Eucharystii powinien być świętem. Powinien być uroczystością, która powoduje, że on ma świadomość uczestniczenia w życiu samego Chrystusa. Że ma świadomość, że wieczność dzisiaj jest. Zwróćmy uwagę, że w cerkwi wszystkie nabożeństwa mają ten wymiar, że to dziś się odbywa na naszych oczach. Dni spasienia naszego glawizna. Dzisiaj początek naszego zbawienia. Śpiewać będziemy w święto zwiastowania, prawda? Bardzo często występuje to słowo dzisiaj. Dzisiaj na naszych oczach to się dokonuje wszystko, ponieważ w ciągu roku liturgicznego powtarzamy wydarzenia z życia Chrystusa tak, jak widzimy je i powinniśmy widzieć. Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy. Śpiewamy w czasie każdej juczni w sobotę, ona jest odprawiana w naszej tradycji, w Grecji w niedzielę rano, ale te same słowa, zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy, pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, jedynemu bezgrzesznemu, odmawia kapłan w czasie liturgii, kiedy już wszyscy przystąpili do Eucharystii i, że tak powiem, dokonuje się taki akt przełożenia wszystkiego z diskosu do kielicha, wyczyszczenia tych naczyń, odniesienia na żertwiennik, odmawia się właśnie te słowa. Woskresienie Chrystowo widziewsze. Każda Eucharystia jest zobaczeniem oczyma duszy zmartwychwstałego Chrystusa, który do nas przychodzi w każdej Eucharystii. Tak samo jak przyszedł do apostołów. Do VII wieku było to bardzo widoczne w każdym nabożeństwie. Ponieważ my słyszymy takie słowa w czasie liturgii, drzwi, drzwi, w mądrości uważajmy. Dwieri, dwieri, premudrosti wonwiem. Jak możecie znać, co właściwie tam? No otwierają bramę ikonostasu, prawda? Otóż do VII wieku zamykano bramę do świątyni. Nie można się było bardziej spóźnić na nabożeństwo. To jest jeden pozytyw tego. A drugie, to miało ogromne znaczenie symboliczne. To cała cerkiew zamieniała się we wieczernik Syjonu, gdzie Chrystus przychodzi przy drzwiach zamkniętych, gdy jest sprawowana Eucharystia. Dlatego w tamtym czasie żaden poganin nie mógł być obecny na Eucharystii. Do dzisiaj słyszymy to jelicja glaszenni z edycje. Katechumeni i wszyscy inni, nawet nie katechumeni, mogli być na początku, ale kiedy się zaczynała Eucharystia, mogli być tylko ci, którzy są ochrzczeni i którzy są chrześcijanami. I w VII wieku no, te zwyczaje zaczęły się powoli kończyć z tego głównie powodu, że nie było już katechumenów. Całe cesarstwo było ochrzczone, no więc kogo wyrzucać z tej cerkwi? Nie ma kogo. No to nie ma i też po co drzwi zamykać. I ta wielka symbolika, że przyszedł przy drzwiach zamkniętych i dzisiaj przychodzi przy drzwiach zamkniętych, że nie ma żadnych granic, w tym momencie się skończyła.
Ale kiedy słyszymy te słowa, to sobie przypomnijmy, że Pan Jezus przychodzi obojętnie, czy drzwi są zamknięte i czy otwarte, ale przede wszystkim Pan Jezus chce, żebyśmy otworzyli drzwi swojego serca. I to jest najważniejsze, żeby w nas zamieszkał. O tym mówią modlitwy, które są odmawiane po przyjęciu Eucharystii, żeby Pan Jezus wszedł w nas, we wszystkie nasze członki i żeby nas przemienił. I to jest właśnie cel, dla którego została ustanowiona Eucharystia, żebyśmy już teraz w naszym ziemskim życiu stawali się uczestnikami zmartwychwstania i życia wiecznego.